Dzień dobry Państwu, Paweł Roszyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pan minister cyfryzacji, pan Marek Zagórski. Witam pana serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, czy paradoksalnie koronawirus przyspieszy cyfryzację Polski? Na pewno jesteśmy w trakcie takiego przyspieszonego kursu podnoszenia kompetencji cyfrowych. Z jednej strony, to myślę, że to jest pierwsze zjawisko, kompetencji osób, które niekoniecznie były wykluczone cyfrowo, ale osób, które odkryły poprzez konieczność zdalnej pracy, chociażby poprzez to, że nie mogliśmy wychodzić z domu, odkryły nowe narzędzia, odkryły e-usługi administracji, usługi e-biznesu generalnie. Więc to jest pierwsza zdobycz koronawirusa. Drugi obszar to jest fakt dostosowania się dostawców usług wszelkiego rodzaju, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, do zwiększonego ruchu. I tutaj myślę, że takim największym wygranym tego procesu są usługi chmurowe. Okazało się, że przy tak dużym wzroście zainteresowania, najszybszym, najłatwiejszym i najbezpieczniejszym sposobem zwiększenia wydajności systemów, które były zaprojektowane na dużą, mniejszą liczbę użytkowników, okazały się usługi chmury publicznej. I to z całą pewnością jest drugi zwycięzca tej sytuacji. A trzeci element, to jest kwestia takiego potwierdzenia, że to wszystko, co robiliśmy, my jako Ministerstwo Cyfryzacji, szerzej jako administracja, to, co robili operatorzy telekomunikacyjni, to wszystko zadziałało. W tym sensie, że okazało się, że internet w Polsce nie przestał działać, że wszystkie usługi telekomunikacyjne zadziałały, że e-administracja nie tylko nie wpadła w jakieś kłopoty, ale spotkała się z jeszcze większym przyjęciem, zainteresowaniem obywateli. Czyli można powiedzieć, że nie tyle mamy przyspieszoną cyfryzację, natomiast mamy zwiększoną świadomość potrzeb i możliwości jednocześnie. Co na końcu się przełoży także na to, że będziemy w tym sensie przełoży się na takie przyspieszenie cyfryzacji, że będzie większa chęć wykorzystywania tych narzędzi już po pandemii. Chociażby wiele firm się przekonało, że praca zdalna jest niekiedy bardziej efektywna. Oczywiście zależy od branży i zależy od sytuacji poszczególnych firm czy instytucji. Ale także myślę, że wszyscy przekonali się, że jak ważne jest odpowiednia infrastruktura, jak ważny jest dostęp do odpowiednich narzędzi cyfrowych. I myślę, że to jest coś, co w tym całym kryzysie, który mamy, bo to jest kryzys generalnie kryzys dla społeczeństwa, który dotyka także gospodarki, w tym wszystkim to jest ta dobra strona pandemii. Na ile byliśmy gotowi, panie ministrze? Tu mówię w ogóle o administracji, ale też o firmach. Czy rzeczywiście ta pandemia w sensie technologicznym nas zaskoczyła, czy byliśmy dobrze do tego przygotowani? Myślę, że po pierwsze trzeba powiedzieć, że nikt nie był przygotowany na pandemię, prawda? To miejmy tego świadomość, to nie dotyczy Polski generalnie. Nikt się nie spodziewał, że to się stanie, że stanie się tak nagle i w tak wielkiej skali. Natomiast ja myślę, że dzięki temu, że mieliśmy te narzędzia, dzięki temu, że te sieci telekomunikacyjne okazały się wydajne, nowoczesne, dzięki temu, że e-administracja była przez nas budowana przez te ostatnie lata, że mieliśmy, że profil zaufany, usługi powiązane z profilem zaufanym, ale nie tylko Ministerstwa Cyfryzacji, także innych instytucji, to pozwoliło nam, może nie zupełnie suchą nogą, ale jednak w miarę bezpiecznie przejść przez tą rzekę. I
Jeżeli nawet niektóre firmy, przedsiębiorcy nie byli przygotowani, przy tym mówimy tutaj o bardzo różnej skali tego i różnych odcieniach tego nieprzygotowania, bo na przykład to, o czym mówiłem, niektórzy dostawcy usług elektronicznych nie spodziewali się tak dużego ruchu i mówiąc krótko, systemy im nie wytrzymały takiego z większego zainteresowania, musieli to szybko poprawiać tą wydajność. Ale także niektórzy przedsiębiorcy, którzy w ogóle nie korzystali czy w bardzo niewielkim stopniu wykorzystywali internet do oferowania swoich usług, musieli się na to przestawić i się przestawili w dużej mierze. Oczywiście to ta aktywność w sieci, no, na przykład w handlu nie, bo oczywiście handel elektroniczny tutaj bije rekordy popularności, ale na pewno nie zrekompensował w całości strat handlu tradycyjnego na przykład. No ale już są takie i tak samo jakby dostęp do rozrywki w sieci nie spowodował tego, że to jakoś zrekompensowało problemy na przykład artystów. To na pewno nie mogło mieć miejsca. Ale myślę, że tak w takim globalnym podsumowaniu możemy powiedzieć, że ten egzamin został zdany przez wszystkich. Nie chcę powiedzieć, że celująco, ale na pewno poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem. Jak Państwo jako ministerstwo włączyliście się do walki w ogóle z koronawirusem? Co się stało i jakie działania są prowadzone w tej chwili? Panie redaktorze, no to jak sobie robimy jakieś takie podsumowanie, to tego było bardzo, bardzo, bardzo dużo od właśnie takich działań związanych z analizą dotyczącą funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych. Pierwsza rzecz, jaką zrobiliśmy, to usiedliśmy z operatorami i zrobiliśmy sobie takie podsumowanie, gdzie jesteśmy i co może być zagrożeniem. Ta ciekawostka, powiem, że największe obciążenie mieliśmy w usługach głosowych. Nagle się okazało, że to jest potencjalne największe zagrożenie, zwłaszcza przy wykorzystaniu telefonów starej generacji, korzystających z sieci 2G jeszcze. Więc tutaj mieliśmy na przykład takie zadanie pierwsze. Kolejny obszar to było chociażby wspomożenie edukacji. Przygotowanie w ogóle całego procesu portalu Zdalne Lekcje, następnie współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, chociażby przy zakup, no, to co ostatnio robimy jeszcze cały czas, czyli program Zdalna Szkoła, czyli doposażanie szkół, uczniów i nauczycieli w sprzęt do tego, żeby tam, gdzie to jest potrzebne. Tutaj udało się wygospodarować ponad 367 milionów po to, żeby interwencyjnie takie zakupy robić, ale to także wspomaganie analityczne Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa Zdrowia, aplikacje, które przygotowywaliśmy. No, tych działań bardzo, bardzo dużo, wykorzystanie chociażby wideoweryfikacji przy zakładaniu profilu zaufanego, czyli tymczasowy profil zaufany, zmiany legislacyjne umożliwiające chociażby takie usługi jak odwrócona hybryda, którą zrobiliśmy z pocztą. Więc cały szereg działań w wielu obszarach plus wsparcie tam, gdzie ono było niezbędne, no, tarcza antykryzysowa, przygotowanie portalu, w ogóle funkcjonowanie systemów rządowych. Portal gov.pl był podstawowym kanałem informacji o koronawirusie. To też musiało być przygotowane, też spoczywało na barkach Ministerstwa Cyfryzacji naszego zespołu. Portal, którego, jeśli chodzi o liczbę użytkowników, unikalnych użytkowników w tym czasie, no tutaj też były rekordy popularności samego portalu, także poszczególnych stron. Zdalne Lekcje to liczba unikalnych użytkowników ponad 2 miliony, odwiedzin blisko 40 milionów w ciągu 2 miesięcy. Jeśli chodzi o sam portal GOV, to w szczytowym momencie mieliśmy takie dni, gdzie jednoczesnych użytkowników było ponad 300 tysięcy. To też wymagało odpowiedniego przygotowania, utrzymania tych systemów i daliśmy radę. A takie właśnie nowe rzeczy, jak aplikacja Protect Life.
Aplikacja Protego Safe to jest coś, nad czym pracujemy już kilka tygodni, której jej celem jest wtedy, kiedy startowaliśmy z przygotowaniem, kiedy jeszcze takich aplikacji na świecie nie było poza Singapurem. Wtedy zakładaliśmy, że ta aplikacja będzie nam pomagała w wychodzeniu z tych najbardziej uciążliwych ograniczeń w funkcjonowaniu, a jej istotą jest zapisywanie historii o naszych kontaktach. Ja to nazywam takim dziennikiem elektronicznym, w którym zapisywane są informacje o innych, o tym, z jakimi urządzeniami nasze urządzenie, czyli smartfon, miał kontakt w ciągu 14 dni. To jest narzędzie, które ma pomagać przede wszystkim nam, ale w gruncie rzeczy służbom sanitarnym, do tego, żeby w sposób dużo bardziej precyzyjny wskazywać osoby, które są potencjalnie zagrożone zarażeniem. Bo to, co robi dzisiaj inspekcja sanitarna, to dokonuje, robi coś takiego w momencie, kiedy któryś z nas okazałby się być osobą zarażoną. Inspektor sanitarny przeprowadza wywiad epidemiologiczny, odpytuje, z kim ta osoba zarażona w ciągu tych minionych 14 dni się spotykała. No i w przypadku każdego z nas, no mamy doskonałą pamięć zapewne, no ale jesteśmy w stanie zapamiętać te osoby, które znamy, no, rodzinę, znajomych, ale jak już staliśmy w kolejce, były takie obrazki przed jednym ze sklepów meblowych, 2 godziny po ich otwarciu była kolejka i staliśmy obok osób, których nie znaliśmy, nawet przy tym dystansie zachowanym. I jeżeli by się okazało, że jesteśmy osobą zarażoną, no nie wskażemy tych osób. Możemy co najwyżej powiedzieć, że byliśmy w takim miejscu, ale nie wiadomo, kto to był. W momencie, jeżeli będziemy powszechnie używali takiej aplikacji, to ten kontakt zostanie zarejestrowany. Jak zostanie zarejestrowany, to w momencie, kiedy będziemy osobą chorą, będziemy mogli uruchomić powiadomienie do tych wszystkich urządzeń, z którymi się kontaktowaliśmy, o tym, że użytkownik urządzenia miał kontakt z osobą zarażoną. Będzie się to odbywało w sposób całkowicie anonimowy, całkowicie bezpieczny. Nikt tych danych nie ma, nie gromadzi i na tym polega też przewaga tej aplikacji, dlatego że ona jest tak zbudowana, że ani ja nie wiem, do kogo ten komunikat zostanie wysłany, ani te osoby, które ten komunikat otrzymają, też nie będą wiedziały, od kogo taki komunikat wyszedł. Co więcej, my jako administracja też w ogóle nie będziemy wiedzieli, że te osoby, które zostały powiadomione, takie powiadomienie rzeczywiście otrzymały, dlatego że bazujemy też tutaj na dobrowolności. Znaczy, po pierwsze, aplikacja jest dobrowolna i będzie dobrowolna. Ta możliwość powiadomienia innych użytkowników przez osobę chorą też jest dobrowolna i dobrowolne jest też zgłoszenie się do służb sanitarnych, do centrum kontaktu w sytuacji, kiedy zostaniemy powiadomieni, że mieliśmy taki ryzykowny kontakt. To wszystko. Kiedy ta aplikacja wejdzie w życie właśnie? Aplikacja, panie redaktorze, w tej wersji starej, ona już jest dostępna w sklepach, natomiast wersja nowa będzie w przyszłym tygodniu. To wszystko zależy od tempa publikacji jej w sklepach internetowych, czyli w Google Playu i w App Store. Może to być wtorek, może będzie to środa, czwartek, natomiast w przyszłym tygodniu będzie ona już dostępna. Wtedy też rozpoczniemy taką kampanię informacyjną na temat jej używania, bo to też warto podkreślić, kończą się te najbardziej uciążliwe ograniczenia, jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie, ale wirus od tego nie znikł i uważamy, że jeżeli dojdzie, tak jak przewidują to eksperci, do drugiej fali epidemii na jesieni, to właśnie to narzędzie pozwoli nam być bardziej skutecznym, bo to, czego się nauczyliśmy, myślę, że przez te 2 miesiące, to, że skuteczne wskazywanie osób, które są narażone na zwiększone ryzyko zachorowania,
i ich odpowiednio wczesna izolacja, poddanie kwarantannie, poddanie testowaniu, to wszystko pozwala na bycie po prostu dużo skuteczniejszym, no a to w konsekwencji będzie oznaczało, że nie będziemy musieli stosować tych wszystkich restrykcji, które w ramach tego lockdownu musiały być zastosowane. Dzisiaj mam nadzieję, przy dużym użyciu między innymi tego narzędzia będziemy rzeczywiście lepiej przygotowani na to, co się wydarzyło w marcu i w kwietniu. Panie ministrze, mamy bardzo duży wzrost używania sieci. To jest w tej chwili ten ruch się utrzymuje na poziomie nawet 30% powyżej tego, co było przed pandemią. No właśnie, tutaj bardzo mogłyby pomóc sieci piątej generacji, które mają ogromne przepustowości. Na jakim etapie jesteśmy wprowadzania technologii w tej chwili? No, tak jak pewnie Państwo, Pan redaktor też to widzi, jesteśmy na etapie wprowadzenia tej technologii w Europie, na świecie i w Polsce także. Na razie operatorzy wykorzystują dostępne dla nich częstotliwości i no już nawet nie pilotażowo, bo komercyjnie zaczynają oferować usługi. Natomiast no, takim zasadniczym, przełomowym elementem budowy sieci będzie udostępnienie częstotliwości w paśmie tak zwanym C, czyli w zakresie między 3,4 a 3,8 GHz, bo to są częstotliwości, które w całej Unii Europejskiej są do tego celu przeznaczone, ale mają taką charakterystykę, że pozwolą na dużo bardziej efektywne funkcjonowanie tej sieci. Ten przetarg musiał zostać wstrzymany z uwagi na przede wszystkim niepotrzebną decyzję UKE o jego zawieszeniu i potencjalne zagrożenie związane z protestami. Chcieliśmy tego uniknąć. Przetarg będzie powtórzony. Mamy nadzieję, że uda się to zrealizować tak, żeby ta dystrybucja częstotliwości w ramach tego postępowania, nie przetarg, tylko aukcja, i myślę, że to nadal będzie aukcja, żeby zostało to zakończone jeszcze w tym roku, czyli zgodnie z planem, jaki mieliśmy, i z planem, który przewidywała Komisja Europejska dla wszystkich państw członkowskich. Czyli Natomiast to nowa rzeczywiście, aukcja na jesieni, tak? Nowa tak, aukcja na mamy jesieni czy nadzieję, ja mam. wcześniej? Ja myślę, to będzie zależało od UKE, i od prezesa UKE. Natomiast wydaje się, że jest możliwe, żeby pod koniec wakacji taka aukcja już została rozpoczęta, no ale jeszcze wiele elementów pewnie się na to będzie składało, ale jest według mnie cały czas szansa, żeby tą aukcję zakończyć w tym roku. Natomiast wydaje mi się też, że z uwagi A, po pierwsze na to, co się wydarzyło na rynku, bo to też trzeba na to patrzeć, na rynku w tym sensie, że to zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne wzrosło. I tak jak pan redaktor powiedział, 5G jest tutaj dobrym narzędziem dla rozwoju biznesu, tak generalnie, nie tylko tych usług świadczonych dla konsumentów, ale także świadczenia usług dla biznesu, który zauważył jeszcze wyraźniej potrzebę rozwoju swojej aktywności w sieci. Więc biorąc pod uwagę ten wzrost tego zapotrzebowania, wzrost zapotrzebowania na transfer danych, wzrost zapotrzebowania na ten transfer stabilny, bo to zapewnia sieć 5G, no to zakładam, że ten rozwój będzie także szybszy niż ten harmonogram, który założyła sobie jeszcze kilka lat temu Komisja Europejska. Przypominam, że to założenie mówiło o tym, że w 2022 roku w jednym dużym mieście w państwie członkowskim sieć funkcjonująca komercyjnie, a do 2025 roku we wszystkich dużych miastach i z głównych szlaków komunikacyjnych. Ja zakładam, że to będzie po prostu szybciej niż 2025. No i wszystko na to wskazuje, że tak będzie rzeczywiście. Dziękuję bardzo za wywiad. Panie ministrze, moim gościem był pan Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Dziękuję bardzo.